Zwolnienie Johnego. Nie, ja tam nie wejdę! To mnie przeraża! Co cię tak przeraża, co? Czytanie! Mama! Bez sensu, pan nauczyciel wysyła nas do biblioteki po książki, to bzdura! Johnny, przebywanie w bibliotece nie boli! Coś mówiłeś? Książki te wypełnione są wiedzą, a wiedza, wiedz to, to potęga! Co ty, rentgenowskie spojrzenie to potęga! Czy jakaś książka da mi taką moc? Nie no, skąd, ale jak czytasz książki, to stajesz się mądry. Jesteś mądry, masz dobrą pracę. Jak masz dobrą pracę, to masz mnóstwo kasy. Znaczy jesteś bogaty, znaczy jesteś ustawiony. I właśnie to, to jest potęga, mój drogi! W ogóle cię nie słuchałem, wiesz? A jak się chce być ustawionym w życiu, to jest inny sposób. I nie ma to nic wspólnego z biblioteką. Dobra, o czym mówisz? Johnny, nie mamy całego dnia. Nie popędzaj mnie! Wystarczy, że zdobędę do kolekcji żółtego błyska makluzaka i będę spełniony. W ten sposób chcesz się ustawić, błagam. Masz setki takich figurek. Setki czerwonych, zielonych i niebieskich. Cały czas nie mam tego żółtego. Muszę zebrać 4 kolory. O, proszę, widzę, że czytasz napisy na płatkach. Ja tylko nie lubię czytać nudnych książek. Johnny! Tato, ja się muszę tu skupić. Załóż rentgenowskie okulary i zobacz, co jest w środku. Chociaż nie, nie ma takich okularów. Więc weź jakiekolwiek pudło! No śmiało, zajrzyj do środka. Zróbcie mi rentgenowskie okulary. Przysłużycie się tym samym całej ludzkości. Stworzycie narzędzie przydatne lekarzom, którzy będą mogli badać pacjentów. Strażacy będą widzieli w nich dużo więcej ognia. A młodzi, sfrustrowani chłopcy będą mogli wejrzeć w pudełka płatków. Kiedyś już o czymś takim myślałyśmy, ale to skomplikowane. Trzeba wszczepić chipy do mózgu, a w oczy specjalne mikrosensory, co się może wiązać z problemami. Jakimi? Albo będziesz mógł widzieć przez ściany, albo popsujesz sobie poważnie wzrok, albo eksploduje ci głowa. Rozumiem, że to niedobrze. Bardzo niedobrze. Powinieneś właśnie czytać książki w bibliotece, co zapewni ci godne życie. Dobra, chodźmy, wszczepcie mi tego rentgena. A teraz się proszę nie ruszaj! Znosisz dobrze ból? Bo nie będzie miło! Jest! Niech żyje rentgenowski wzrok! Ejku, Johnny, pięknie, widzę, że się wreszcie wciągnąłeś w lekturę. Moje kochane okularki, kocham was tak mocno. Johnny, przejrzałeś książki, które kazałem wam wypożyczyć z biblioteki? Ja nienawidzę biblioteki. Bój się Boga, dziecko! Johnny, wiedza to potęga! Bla, bla, bla. Taka wiedza to mi na gwizdek potrzebna. Zdaje ci się. To dzięki książkom i wiedzy w nich zawartej jesteśmy ludźmi. Bez tego nie bylibyśmy lepsi od kretoludzi błądzących w ciemnościach. Tak, to znowu ja! Wróciłem, by wykraść ludziom źródło ich wielkiej potęgi. Książki! Wiedza to potęga! Okradniemy z książek najpierw świnioszyce, a potem cały świat! Wszyscy ludzie momentalnie zgłupieją, a my staniemy się nagle niebywale mądrzy i tak potężni, że przejmiemy władzę nad wszystkim! Ej, szefie, a co będzie, jak Johnny nam przeszkodzi? Mam już przygotowany plan! Nie musimy nawet wychodzić na powierzchnię! Tak, to genialny plan! Genialny wprost, tak! Tego się nie żre, gamoniu! Galaktyka gier. Sam nie wierzę w to, co widzę. Babka kupiła Z-Boxa 360-200 gigamodel. Ach, cóż to był za widok. Dobra, Johnny, pobawiłeś się już swoimi okularami. Czy możemy wracać do biblioteki? A po co? Jak mam teraz te okulary, to jestem ustawiony do końca życia. No dobra, spróbuję od nowa tylko dlatego, że cię kocham. Czytasz książki, znajdujesz pracę, zarabiasz i wtedy jesteś ustawiony. Co mają do tego okulary, co? No powiedz. Ej, ile kasy potrzeba, żeby przeżyć? Zobaczmy. Gdybyś umiał oszczędzać, miał tylko jedną żonę, mieszkał dość przyzwoicie i miał 2,5 dzieci... 2,5 to w sam raz. To
musiałbyś mieć 843 tysiące dolarów. Świetnie. I jak zdobyć taką kasę? Można czytać książki, dużo się uczyć, znaleźć robotę i zarabiać. Tak, albo? Możesz grać w teleturniejach. Witam cię, Johnny. Pora zagrać w naszą grę. 843 tysiące dolarów. No i chłopak wyszedł na swoje. 50 potężnych min bombowych pod świnioszycką biblioteką. Kiedy wybuchną, wszystkie książki zlecą na dół i wpadną w nasze niegodziwe, trochę blade krecie łapska. Już za 5 minut książki będą nasze. A teraz wyślę władzom świnioszyc mały liścik ostrzegawczy. Chcesz im, panie, napisać o naszych planach? Chcę ogłupić ludzi, owszem, tak, ale krzywdzić nikogo nie chcę. Jeszcze by ktoś nóżkę skręcił. Susan, Mary, musicie pomóc. Kreci król, niejaki Zizral, albo Zezral, Zozral. Nie wiem, jak mu tam, chcę ukraść bibliotekę. Nie macie czasem sprzętu, który wykryłby ukryte pod ziemią bomby? Wy chyba mieliście sprzęt do wykrywania bomb. Wojna na wykrywacze bomb! Strasznie z nas, kretyni, wiecie, ale pomóżcie, bo wylecimy z roboty. W zasadzie mamy coś takiego, ale tylko Johnny może tego używać. A gdzie on jest? Więc tak, Johnny, w jednej z tych walizeczek śpią sobie 843 tysiące dolarów. W jednej znajdziesz 39 centów, a w jeszcze innej szalonego ichneumona. Nie śpiesz się, spokojnie, skup się i wybierz walizkę, w której znajdziesz 843 tysiące dolarów żywej gotówki! Numer 3. Odpowiedź ostateczna, bez kół ratunkowych, tak ma być. Numer 3. Otwórzmy więc, co to numer 3? A co jest w środku, dowiemy się po reklamach. Musisz nam pomóc w ratowaniu książek. Jestem tak trochę zajęty. Zizrar ma zamiar ukraść świnioszycką bibliotekę. Całą wielką bibliotekę! I to ma być problem, tak? Nie rozumiesz tego. Znikną wszystkie nasze świnioszyckie książki. Bezpowrotnie. Tracąc te książki, stracilibyśmy zapis historii ludzkości i sztuki, literatury też. Przepadłyby wszystkie kroniki i zapiski. Słuchajcie, ja nienawidzę książek, więc wrócimy do tematu, jak skończę oszukiwać. Chciałem powiedzieć grać. Nie mamy czasu. Potężne krecie bomby wybuchną już za minutę. Piesku, co ty się tak dzisiaj przebierasz ciągle? To nieistotne. Istotne natomiast jest pomaganie ludzkości w chronieniu jej największych dóbr światowych. Zaraz po żarciu i ciukach mam tu na myśli książki. I uwaga, wracamy za 3, 2... Witamy ponownie przed przerwą. Johnny Test wybrał walizkę numer 3 i... I sobie poszedł. Co równa się chyba przegranej, nie? Oddawaj nogę, wykrój! Jestem z ciebie ogromnie dumny. Zamilcz, nic nie mów. Jeszcze tylko pół minuty i książki będą nasze. Już nawet teraz czuję tę przepotężną wiedzę. Wypełnia mi umysł. Aż łaskoczę. Ej, poważnie łaskoczę pod czaszką. Hop, 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 hop. Jedna tu! Rozbrojona. I tutaj jedna jest! Tak! Tak! Krety będą rządzić światem! Tutaj! I tu! I tu! I ekstra! Uratowaliśmy bibliotekę! 3 sekundy przed katastrofą. Zaraz, tu jest tylko 49 bomb. Gdzie ta 50? No i gdzie są nasze książki? Gdzie są moje piękne książki? Au, co za potworny ból! Nie! Przestań, bądź mężczyzną! Sam bądź mężczyzną! Już prawie byłem geniuszem! Wiedza to przecież potęga! Potęga! Wiedza to potęga! Mama, jak ci damy parę książek, to zluzujesz? Nie mam karty bibliotecznej! Nie szkodzi, możemy użyć mojej! I tak muszę wypożyczyć dużo ciekawych książek! Załatwisz nam jakieś luźne okularki, żeby tak nas nie raziło? Tam u was jest dosyć jasno!
Ta wasza biblioteka to coś niesamowitego! O, już przeczytałem coś o kulturystach, powieść rodzinną Smakosz Błota powraca, a teraz czytam Jak zawładnąć światem. A ja mam swoje książki do szkoły. No nie no, znowu zakładasz te swoje okulary? Nie, te już są do czytania, te rentgenowskie popsuły mi oczy. Za miesiąc mu się poprawi. Pamiętaj, wiedza to potęga. Przecież wiem to, wiem to. Koniec Johnego X. No co ty mi powiesz? Poważnie tak było? Mów, co zepsułeś. Najpierw weźcie kwiatki. Johnny, powiedz, coś ty zrobił! Zrobiliśmy z Lola supermałpę. Tylko gdzieś popełniliśmy błąd. I co? Jak ty to teraz naprawisz? Łatwiutko, to wprost idealne zadanie dla... Johnny'ego X-a i dla Super Kundla! Nie mogłeś mi odpuścić, co? Zróbcie coś z Lolem i od razu wracajcie. Chwila. Do tej misji przydadzą się nam nowe mutanckie supermoce. Dobra! Gigantyczna zła małpa demoluje miasto! Ratunku, niech nam coś pomoże! Wiedz, że nienawidzę tego kostiumu! Strasznie się wrzyna! Siema, Lolo! Chcieliśmy... Sytuacja wymaga użycia najnowszych mutanckich mocy Johnny'ego X! Neurozamrażające moce makaronowe ognia! Makaron z czoła? Prawda, że kosmos? Teraz ty, Kundlu, użyj swych zmniejszających mocy. No coś ty, to ja mam zmniejszające moce? Strzelasz nimi z oczu. Ten chory psychicznie chłopiec i jego pies w paskudnym kostiumie uratowali miasto! Prowadzę sklep z łakociami. Proszę, przyjmijcie te wory łakoci w ramach podziękowania. Witam, jestem burmistrzem. Proponuję na ich cześć urządzić paradę. Jednak życie superbohatera to jest to! Już nigdy nie zdejmę tego kostiumu! Miasto mnie potrzebuje! Tylko uważaj! Takie bycie superbohaterem to też duża odpowiedzialność! Bohaterowie mają supermoce, ale w życiu przeważnie są beznadziejni, smutni i samotni! Bzdury! Johnny X jest zawsze uśmiechnięty, wesoły i z cukierkami! O, Johnny, Superkundlowi skończyły się łakocie! Ludzie! Ratujcie! Szybko, Superkundlu! Zignorujmy moje siostry! Ktoś nas teraz potrzebuje! Johnny X i Superkundel do boju! Ratuj, Johnny X-ie! Wysiadłem mi hamulce! Mostu brak. Spokojnie! Uratujemy tą skórę! Zsyłam swą smarkatą moc! Dobra, ja wiele zniosę, ale to już było obrzydliwe. I co z tego? Dzięki za pomoc, Johnny. Tu macie cukierki. Johnny X znów pomaga. Pomocy! Błagam, niech ktoś mi pomoże! Może cię gdzieś podrzucić? A może dać wam garść cukierasów? Chłopie, to są rodzynki. Tak, rodzynki to cukierki natury. Nie, tak nie można. Wszyscy przepadamy za Johnnym. Bank w świnoszycach. Nie, dzięki, nic mi nie tłumacz. Dzień Johnny'ego X. Uratowanie po raz kolejny naszego miasta ogłaszam ten dzień dniem Superkundla i dniem Johnny'ego X-a. W obliczu groźnego niebezpieczeństwa dzielny Johnny X i Superkundel walczą do upadłego, by chronić was, kochani, 24 godziny na dobę. Fantastycznie! Dla pewności wręczę ci ten oto X-ofon. Będziemy mogli do ciebie zawsze w razie kłopotów dzwonić. A teraz obsypmy ich cukierkami! Ale ty rozumiesz, że się wkopałeś? Skąd? Jestem ekstra zadowolony! A teraz wyzyskam swą supermoc! I odrobinę się prześpię, bo padam z nóg. A jak wstanę, to kontynuował będę swą krucjatę przeciwko plugawym siłom ciemności i zła! No dobra. Później się prześpię. Ratunku! Mostu nie ma! Nie ma to jak supermoce, co? Fajnie, kolejny dobry uczynek. A teraz chodź, pogramy w coś. No i co robimy? Czy mamy jakąś super ukrytą w tyłku moc? A
atomowe gałki, turbopaluchy, wybuchowe uszy, super oddech! Dzięki Johnny X-ie i Super Kundlu. A teraz sobie pogramy trochę... Musimy je zatrzymać! Musimy je zatrzymać! Jak nie, to się zdarzą! Padam już po takiej kupie roboty! Właśnie, a propos! Ludzie litości! Ratuj, Johnny X-ie! Ratuj! Drżyjcie, niegodziwi słudzy ciemności! Właściwie to nie chodzi o to, że słudzy, tylko no, miałem problemy z odkręceniem słoika. Potwornie zmęczony. Nie spaliśmy już chyba ze 3 dni całe. Nie! Miałyście rację, ja się chcę bawić, ja się chcę wyspać i do toalety chcę. Raz, dwa, trzy. Mówiłyśmy, że się kopałeś. No przecież wiem, mówcie co z tym zrobić. Prosta sprawa, trzeba zniszczyć Johnny'ego X-a i Super Kundla. Co? Miasto znów będzie samowystarczalne, jak ludzie się dowiedzą, że Johnny X i Super Kundel zginęli. Tak, tylko jest jeden problem. Johnny X i Super Kundel to my! Ej, nie trzeba was tak naprawdę zniszczyć. Mieszkańcy muszą po prostu myśleć, że was już nie ma. O-o. Kto to działa? Johnny X, ratunku! Ty, nie wiesz czasem, kto w tym kraju budował koleje? Wszystko jedno. Przygotuj się lepiej na to, że nas teraz ten pociąg rozwali. O nie! Straszliwy pociąg zgniótł Johnny'ego X-a i Super Kundla! Oj, chyba się nie wyliżemy. Odwagi! Możecie wspólnie... Wspólnie na pewno dacie sobie sami radę. Może... wspólnymi siłami naprawicie kolej. Chwila! Jestem lekarzem. Odratuję ich. Ale bez operacji się nie obędzie. Już dobrze, polepszyło się nam. Jakbyście nas potrzebowali, to dzwońcie. No co? Sam chciałeś być superbohaterem? No ale jak mam nie pomagać tym wszystkim ludziom? Oni potrzebują mocy moich laserowych smarków. Ludzie powinni sobie sami radzić, wiesz? Bla, 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 nie masz serca. A w ogóle macie mi pomóc! Dobra, mów, co mamy zrobić. Spójrzcie w niebo! 2 meteory! Nie, to 2 atomowe bomby! Nie, dużo gorzej! Oto ja, Burzena! I Makabrita! Przybywamy tu z planety... ze złej planety! Tam pewnie mieszkają wyłącznie źli ludzie! Dokładnie! Przybyłyśmy na tę planetę, by ją zniszczyć bez żadnego powodu! Nie wiem, jakim cudem on nas na to namówił. Och, Johnny X-ie i Super Kundlu, pomóżcie nam w nieszczęściu! Niegodziwe dziewczęta! Żądam, byście wróciły tam, skąd przybyłyście! No, chyba, że chcecie z nami dzielnie walczyć aż do końca! Będziemy walczyć i to będzie wasz nędzny koniec! Au, to mnie naprawdę zabolało! Szybko, Johnny, wyzwól swoją napędzaną tyłkiem klatkę! To powstrzyma te dziewoje! Ej, ale wiecie, że to naprawdę boli? Wiemy, ale jest śmiesznie. Przygotujcie swoje teleportacyjne moce i szykujcie się na zgon! To koniec! Już po was! Ostateczny cios! O nie! Oni wyparowali! No i taki był właśnie koniec Johnny'ego X-a i Super Kundla. Nareszcie będę miał czas na toaletę i gry wideo. Nie róbcie nam krzywdy. Poddajemy się, poddajemy i zrobimy co tylko chcecie. Świetnie. Chcemy, żebyście sobie teraz radzili ze swoimi problemami sami. Macie nie robić takich głupot jak włażenie na jakieś strome skały. Dotarło. I ludzie, dla własnego dobra, zreperujcie już w końcu te tory. Albo wrócimy na tę nędzną planetę i wszystkich was powybuchamy! Zrozumiano. Coś wam powiem. Fajnie jest być znowu zwykłym Johnnym. Tak ci tylko jeszcze raz nieśmiało przypomnę. O
Ostrzegałyśmy cię! Mówi Hank Ankormen, to relacja specjalna. Szalony pociąg jedzie prosto na płonący pełen piesków budynek, który jest właśnie okradany. Co? Musimy pomóc. Sami sobie muszą poradzić. Poza tym Johnny X już zginął. Ratunku! Ktoś zatrzymał pociąg w ostatniej chwili! Ktoś uratował moje pieski! I ktoś złapał niegodziwych rabuszów. I to znaczy nie to, że ktoś, tylko oni! Coście za jedni? My jesteśmy Megamutantów, poczwórna, mocna czwórka. Możemy w razie czego po was dzwonić? Tylko bez przesady, proszę, jasne? Jasne, zrozumiano. Jak ja chciałbym mieć taki kostium, który by mi się tam nie wrzynał.